Dziś złapać do piwnicy udało mi się Kubańczyka. Już mało kto pamięta go jako ochroniarz w ekipie Kamusia, ale on z pewnością coś jeszcze pamięta. Dlatego zapytałem go o kilka interesujących Was kwestii dotyczących tej współpracy. Nie można również zapomnieć, że Kubańczyk to całkiem niedawna zawodnik MMA z niezłymi wynikami, a tak naprawdę od początku pasjonat muzyki. Dlatego dziś zapytamy go o tą dość ciekawą ścieżkę rozwoju, plany na walki w fame MMA oraz ocenę sytuacji muzycznej na rynku, współpracę z raperami, czy nawet ocenę muzyczną trzy kipy. Warto jeszcze zaznaczyć, że całość została nagrana ładnych kilka dni temu, 11 maja. Jeśli coś pojawiło się tego dnia lub później, realnie nie miałem szansy o to zapytać. Miłego słuchania. Dzień dobry. Witam serdecznie. Gdzie to byłeś ostatnio, że nie mogłeś wpaść? Wiesz co? Jechałem do tego, do Stargardu, do mojej rodzinnej miejscowości, troszkę popracować, wiesz? Miałem dużo spraw, a księgowość całą prowadzę tam. Tam też mam zarejestrowaną działalność, więc wszystkie, wiesz, jakieś papierki, faktury, podpisy jeżdżę tam, załatwiam. Ale też nie przenoszę tego do Warszawy, ze względu, że zawsze muszę wrócić do rodzinnego miasta, do rodziny, wiesz, to jest takie miejsce. Znaczy, to jest taka rzecz, która zawsze mi pozwala wrócić do rodzinnego miasta. To ile mieszkasz w Wawce? Dwa lata. Prawie dwa lata już w Warszawie. To mógłbyś przenieść. Cię, czy ci, że warto przenieść do Wawki, bo cię mniej urząd skarbowy śledzi, wiesz? Tak. <noise> tak A ja, ja jestem na czysto z urzędem, także nie ma żadnych problemów. Nie ma. Nic tam nie nagrywałeś. Nie. Nie ma żadnych tajnych projektów w Stargardzie. Znaczy, a, myślałem, <laughs> przepraszam, bo pomyślałem o Urzędzie Skarbowym, znaczy w Stargardzie e, projekty nie tajne, są projekty, zrobiliśmy na spontanie w sumie, zrobiliśmy jeden klip, e, który dokręcaliśmy tak naprawdę, przyjechała cała ekipa ze Śląska i tam robiliśmy teledysk do Osiedlowej Ławki, takiego kawałka, który wyjdzie nie... Znaczy już wyszedł na płycie, jest też dostępny na cyfrze, wiesz, ale robimy po publikacji już płyty do niego klip. No i drugi klip zrobiliśmy na totalnym spontanie z moimi ziomeczkami osiedla, z którymi zaczynałem, wiesz, robić muzę. Gdzieś tam razem rapowaliśmy, wiesz, jak to jest klimat na dzielnicy, jakieś free, freestyle, piwko, wiesz, zajaweczka. E, I bardzo mi zależało na tym, żeby ich gdzieś tam troszkę wyżej e, wybić, bo twierdzę, że mają naprawdę talent i mogliby się fajnie rozwijać, a szkoda, żeby się marnowali tam gdzieś, więc zrobiliśmy jeden numer na moją płytek w którym dali gościnki i do niego też nagryli, nagraliśmy klip. Zajebiście, że wracasz tak do korzeni, nie? Znaczy, ja jestem bardzo taki rodzinny i e, Ludzie, którym ufam najbardziej to są ludzie, z którymi jestem od dziecka. Domyślam się w sumie stary, ale będziemy po tych korzeniach jeszcze twoich rozmawiać, bo tam po drodze się wiele różnych wydarzyło. <grym> tak, tak, będzie. Pozwólcie, że tylko krótko przerwę. Myślę, że może wam się to tylko opłacić, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest Alerabat.com. Alerabat wybiera dla Was na bieżąco kody rabatowe spośród 16 tysięcy dostępnych kodów do Waszych zakupów. Możecie wejść na stronę alerabat.com, żeby to sprawdzić, ale ja polecam wam od razu pobrać wtyczkę z linku w opisie, bo jest ona najbardziej praktyczna. Pokażę wam, jak ona działa na prostym, bardzo fajnym przykładzie. Chciałbym na przykład zamówić sobie coś na plan z głowo. Mamy tu same pyszności, akurat ja mam dzisiaj chotę na maczka. Kupańczyk chyba nieje takich rzeczy i trzyma się ścisłej diety, ale myślę, że ani operator, ani z chaty nie pogardzi. Sam też coś schrupię. Zestaw do chrupania wygląda git. Frytki, stripsy na Ja jestem team słodko kwaśny. Wszystko z dostawą w koszyku kosztuje równo 72 99 groszy. W tym momencie wtyczka Lerabat wyszukuje dla mnie najbardziej opłacalny zniżkowy kod spośród kilkunastu i po chwili okazuje się, że całe zamówienie przyjdzie do mnie taniej o 10 zł. Zawsze to dycha w kieszeni. Nie ma sensu tracić pieniędzy i lepiej się wyposażyć, dlatego jeszcze raz zapraszam Was do opisu powtyczkę. Tym bardziej, że czasami można trafić nawet kilkadziesiąt procent zniżki, na przykład kupując jakieś ciuszki. Moglibyście sprawdzić, jak działa i napisać w komentarzu? Z góry dzięki. Tymczasem my wracamy do rozmowy. A wracając do ciebie. No, dużo się działo na pewno w Twojej historii, wyboistych rzeczy. no Ludzie by mnie zlinczowali, jakbym totalnie nie powiedział, nie wspomniał o temacie kamerzysty, nie ukrywając, że w sumie mnie to trochę ciekawi, bo mhm. chcąc, nie chcąc, no. Coś tam z tego wyniosłeś. Nieważne czy złe rzeczy, czy dobre, pewnie jakieś zasięgi też chyba, nie? Z tego kanału. Czy głównie zasięg, bo taka była umowa, że wiesz. Yy, tak naprawdę, jak mój kawałek Lady Punk wpadł tam viral na kanale, który miał chyba 300 subskrypcji i wykręcił 2 miliony, to. Dla mnie to było coś niesamowitego. I już myślałem, że to jest szczyt marzeń, a następną rzeczą było, że zadzwonił kamerzysta i zapytał, czy zrobię mu płyty. Właśnie, bo ten Lady Punk to był przed kamerzystą czy po kamerzyścia? Przed, przed, dużo przed. Ja miałem wiele numerów i Źle zrobiłem, bo miałem dużo numerów na kanale na YouTube i zamiast rzucić się na prywatny, to ja po prostu usunąłem. E, bo taka była umowa, żeby kamerzysta bał się, że ludzie pokapują, że ja robię te rzeczy. E, no i wiesz, no ja tak naprawdę nie zarabiałem za wiele pieniędzy na etacie, dorabiałem sobie w różne głupie sposoby. E, Pieniążki. Taki był czas, bo po prostu chciałem się rozwijać muzycznie. I wiesz, przychodzi gościu, który ci kładzie dychę na stół, i mówi: To taka pierwsza wypłata. Czy tam nie pamiętam, ile on za pierwszym razem mi dał, ale wiesz, to nagrywaliśmy u mnie w domu kawałki. I, i mówi: To co, robimy muze Wiesz, i ja miałem możliwość zrezygnowania z etatu. Wtedy oni byli, chyba, bili się najmocniej z Freezem, jeżeli chodzi o zasięgi. No i mówię: Dobra, to idę w to, wiesz, nie myśląc o konsekwencjach, o tym, co może się zdarzyć. Po prostu. No tak. Nie, no spoko. W sensie to jest dobra oferta, wiadomo, biznesowo pod pewnym względem, chociaż ludzie dużo zarzucają. No mam parę pytanek takich różnych, ciekawych, mm -hmm. takich wątków. Możemy przez to przebrnąć? Jasne, po to się tu spotkaliśmy, żeby no. porozmawiać otwarcie. No to, <laughs> nie, no to słuchaj, stary, ja miałem jeszcze jakieś takie pierdololo w stylu, jak fajmy mamy plany, mm -hmm. ale może zostawmy sobie to na później. Słuchaj, spoko. Nawet Mareczek Kruszwil na jakim streamku ostatnio powiedział, że masz obsesję na punkcie kamerzysty i ciągle o nim mówisz. On to mówił w kontekście, że ciągle odpowiadasz na te wszystkie zaczepki i tak dalej, więc to też... To się działo w ogóle w lutym, chyba jeszcze w lutym, albo w marcu na tak, przełomie. Niedawno, to są świeże rzeczy. Ja bym też nie wypytywał o to, gdyby nie fakt, że to nie jest coś od czegoś tak totalnie. Chciałem. Nie, tak, masz rację. Ja nagrałem ostatnio instastory. E Kurczę, chyba też niepotrzebnie, troszkę się zaangażowałem w temat, ale tak jest, że zawsze gdzieś tam ten temat kamerzysty to jest taki temat, który wiesz, wzbudza we mnie potężne emocje, bo dużo niewyjaśnionych sytuacji zostało w internecie i wiesz, chciałbyś zawsze, żeby, żeby internet znał e, gdzieś, gdzieś e, tą prawdę, żeby wiedzieli jak to było, żeby w ogóle najlepiej byli tam i widzieli jak to wyglądało. No ale e, tak jak ostatnio mówisz po tym insta stwierdziłem, że to zupełnie nie ma sensu. E, ta łatka ode mnie została odpięta, szczególnie, że wiesz, robię teraz tutaj muzę po przeprowadzeniu się do Warszawy. Po... Poznałem wielu raperów, otworzyły mi się furtki. E, ludzie, wiesz, zaczęli mówić: Kurde, ty jesteś jednak normalnym gościem, wiesz. No, tak. no po prostu takie są stereotypy. I, I gdzieś, kurde, chyba chciałem zabić te stereotypy i niepotrzebnie. Chyba niepotrzebnie, ale tu masz rację. Po prostu ten temat wzbudza we mnie dużo emocji. E, może dlatego, że gdzieś tam były jakieś finansowe nieporozumienia, wiesz. No. Zawsze różne tam dziwne rzeczy, jak wychodzą, to potem wiesz gdzieś. Yy, no naprawdę potęgo, potęguje emocje we mnie ten temat, ale na chłodną głowę. Zresztą porozmawiałem sobie z moją narzeczoną i stwierdziłem, że przeszedłem taki glow up tutaj w tej Warszawie, wiesz, i stwierdziłem, że faktycznie to czas po prostu zakończyć, nawet jak ktoś mnie zaczepia, nie odpowiadać. I, i chyba to jest najlepsza opcja. Znaczy uważam, że dobra rada, bo tak patrząc czysto z boku jako influencer, no jak już teraz tu podbijałeś tę piłkę, i ma totalnie niepotrzebnie, Ludzie już zapomnieli, tak. ludzie już kojarzą ciebie bardziej jako kubańczyk, niż ochroniarz. Masz rację. Swoją tak. drogą, totalnie, więc ja, ja zobaczyłem, że ty to w ogóle szereś, miałem takie, nie no, dziomek, ziomek, po co? No, w sensie, no. to, to jest niepotrzebnie bajanie się w tym gównie. Nie. A, a propos jeszcze tej zmiany wizerunkowej, też wspomnimy sobie, bo właśnie też mnie ciekawiło, jak podbijałeś do tych wszystkich raperów, ale skończmy tego nieszczęsnego kamerzystę. Jasne, jasne, Więc tak, to się skończyło, zostało wszystko zamienione pod dywan, wszystko się rozbijało, ale co myślisz o tych ludziach, wszystkich innych, o tej całej ekipie w ogóle? Masz kontakt, nie wiem, z kimkolwiek z nich? Co myślisz o Pursz w Wiolce? Możesz po kolei, możesz powiedzieć słowo. O każdym znaczy wiesz co, tak naprawdę ja też mam zajebiste wspomnienia z e, tego czasu, kiedy my nagrywaliśmy tam e, na tym kanale. E, to, wiesz, z jednej strony to było fajne, bo stałem się Kimś rozpoznawalnym, jak nawijam W kawałku zwykły chłopak, po dwóch tygodniach naprawdę To jest real talk, ja nie mogłem wejść do McDonalda Ja sobie nie spodziewałem sprawy, jakie są zasięgi Wiesz, dzieciaki mnie po prostu atakowały Z e, każdej strony, więc to nie jest tak, że Wszystko negatywnie, tam było dużo, dużo Fajnych rzeczy, czy, czy z Kruszwilem Czy z innymi tam e, Ludźmi z kanału, naprawdę mam zajebiste wspomnienia i Szczególnie, że to był taki mój moment Dorastania, wiesz, stawania się e, Dorosłym facetem tylko kurde W pewnym momencie Według mnie w złą stronę to wszystko poszło Te niektóre filmy może wychodziły poza moją skalę, skalę moralną, jeżeli mogę tak to no tak. nazwać, wiesz, i nie, nie we no wszystkich... No chyba poza każdą skalę moralną. W pewnym momencie <noise> tak, wychodzić. Tak, tak, i wiesz, nie we wszystkich chciałem e, uczestniczyć. To się zaczęło rozpadać, ale nawiązując do Twojego pytania. E, z Markiem mam na przykład bardzo dobry kontakt. E, wiesz, ja teraz nie, tak jak ty powiedziałeś, że Kruźbli tam powiedział, że ja mam obsesję, wiesz, my rozmawiamy. To nie jest tak, że ja teraz powiem, e, co ty tam gadasz nie, że w no internecie tak. nam, nie wiesz. Tak, miał rację. Akurat w tym przypadku miał rację. Może to nie jest obsesja, tylko ja się źle zachowałem, e, bo to wiesz, obsesja nie, to by było jakbym cały czas wiesz, rzucał, śledził, yy, próbował jeszcze tam gdzieś drążyć temat. Natomiast yy, ja sam Markowi powiedziałem, słuchaj, yy, on raz przyjechał tutaj do, do Warszawy, akurat wziął yy, apartament yy, w bloku, gdzie ja mieszkam, yy, i mu się spodobało i ją, wysłuchać zostawaj, wiesz, w Szczecinie miał pozamykane furtki, bo tak naprawdę chłop, jak już wchodził bez kamery do sklepu, to go czasami wyganiali. <laughs> <laughs> to nie wiedziałem, może więc... powiedzieć jakieś Markowe historie. Wiem, co... Znaczy, wiesz, nie znam dokładnych <laughs> historii, ale wiem, że zdarzały się takie sytuacje, że był po prostu. Z Środowisko w Szczecinie znało go. Szczególnie no tak. ten Szczecin cały, tak? Bo nagrywaliśmy w różnych miejscach. No on to czy, pewnie z domu nie może wyjść. No. Wiesz, <grafy> jakiś, jakiś chowany w marketach, gdzieś, wiesz, pracują ludzie ze Szczecina, tam kupują ludzie ze Szczecina, więc kojarzyli go, a te rzeczy nie były dla tych ludzi normalne, tak? Wiesz, jakieś dzieciaki biegają po kerfurze, po czy tam innych sklepach i bawią się w chowanego, nie? Więc to po czasie, jak ja na to patrzę, na to faktycznie i właśnie porozmawiałem z Markiem, mówię ee, dawaj może do Warszawy wiesz, otworzysz sobie furtki, widzisz, zaczął robić te live, ale przede wszystkim, co mu powiedziałem, to mówię, tu masz to jest to normalne, że idziesz po ulicy z kamerą, nikt na ciebie nie patrzy, wiesz, w takim miastach jak Szczecin czy Stargard yy, jeszcze mniejszym, to to jest w ogóle wiesz, niespotykane, że ktoś idzie za aparatem albo na, na, na przykład ma kolorowe włosy, wiesz, to jest no totalnie, wiesz, no, jakieś odbicie od rzeczywistości, więc powiedziałem mu, żeby przyjechał tu, yy, Marek podjął taką decyzję i myślę, że jest mu z tym dobrze natomiast yy, i cały czas mamy kontakt, bo mieszkamy klatkę w klatkę, tak <laughs> naprawdę tak, wow. a miejsce parkingowe mamy też obok siebie, centralnie, więc wiesz Zawsze jest, zawsze jest kontakt. Ja mu zawsze pomogę, bo lubię tego dzieciaka, eee, szanuję go i, i może mieć zawsze we mnie wsparcie. Bo z Markiem jakby nie było, miałem troszkę inny kontakt niż z Kamerzystą, bardziej go traktowałem jak młodszego brata. Eee, natomiast jeżeli chodzi o innych ludzi ze Szczecina, no to czy to Wiolka, czy ktoś, przecież ja znam z czasów Imprez ze Szczecina, wiesz, ja jeździłem ze Stargardu, e, pociągiem jeździliśmy. Do... Skąd są ci ludzie? Jak oni to, to są znajomi ze Szczecina, wiesz, to wszyscy są znajomi ze Szczecina. Nie wiem, jak pójść Barber się tam znalazł, bo już te nie. Nie było mnie na, na tym etapie dawno na kanale, więc nie wiem. Znaczy, z tego co on mówi, to tam gdzieś, wiesz, było tak, że on jarał się kamerzystą i po prostu, znaczy dla mnie to po prostu chciał mieć zasięgi. No jak każdy no. normalna sprawa, ja też y, zrobiłem kamerzyście dwie płyty, bo zrobiłem y, płytę kamerzysty i robiliśmy też płytę Marka. Y, y, I taki był układ, że po prostu on mi daje zasięg i ja potem sobie idę i robię ze swoją muzą w świat, co chcę, a przy, przy okazji. Taki był układ z kamerzystą. Tak, Fuh, tak, wow. tak, 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 dokładnie. No tak się dogadaliśmy, że wiesz, ja jako ghost mnie w pewnym momencie też to. Zaczęło przerastać, bo ja pisałem kawałki i robiłem te kawałki, miksowałem się które robiły po 20-30 milionów wyświetleń. Tak naprawdę potem dotarło do mnie: chłopie, to jest Twoja ciężka praca, wiesz? I tak naprawdę e, gdzieś tam chciałem iść na swoje po prostu, nie? I te zasięgi wykorzystałem, i taka była umowa. E, ja tam odszedłem w dobrych, re, w dobrych relacjach. Potem się zaczęło gdzieś tam psuć, wiesz, jak to w internecie, od słowa do słowa i gdzieś tam idzie. Natomiast wszyscy, którzy są na kanale kamerzysty, którzy byli na tym kanale kamerzysty, to są ludzie, to są znajomi ze Szczecina. No. Są, e, no wiolka, no, e, gdzieś tam pracowaliśmy razem, kiedyś tak się poznaliśmy, Olejnik e, wkręcał wszystkich na, na te filmy, jeszcze na początku było tak, że gdzieś tam płacili 100 zł, 150 zł za, wiesz, rolę w filmie, e, gdzie ten film potem tam zarabiał, wiesz, dwie dychy na przykład albo no trzy, tak. nie, no, no. To ta, no tak to działa. I właśnie z takich ludzi powstała taka ekipa, nie? No właśnie wiele osób też ci sugerowało że to była taka ucieczka z tonącego statku, nie? Że to się wszystko zaczęło rozlatywać i tak szybko chciałeś zawinąć to, co miałeś i znaczy, spakować dużo... walizki i uciekać, nie? No na pewno to była ucieczka z tonącego statku, no nie ma co mówić. No teraz ten statek zatonął całkowicie, no jak Titanic. Eee... No, Pękku, wybuchł. Nie wiem, no, no wiesz, no, to, to oczywiście, że to była ucieczka tonącego statku. Ja też jestem e, człowiekiem e, myślącym i widziałem, co się zaczyna dziać. No, widziałem, że to e, przyszłości żadnej nie ma, ale to nie jest tak, że ja nie chciałem ratować tego kanału. Ja po prostu... No, ja nie byłem tam osobą, która miała ratować, ja byłem jakąś tam postacią poboczną, która fajnie, bo byliśmy w trójkę, potem, wiesz, jakim trio, gdzieś tam to się zakręciło. Natomiast ja w tym samym momencie, jak się wszystko zaczęło psuć, poznałem te szole, przeprowadziłem się do Warszawy, gdzieś tam były jeszcze umowy, że ja będę przyjeżdżał, Czy umowy, umowy słowne, oczywiście, gadki, że ja będę przyjeżdżał do Warszawy, że będziemy kręcić odcinki wie, do Szczecina, że będę kręcił odcinki, ale wiesz jak to jest, no. Już uciekłeś na swoje, wiadomo, że każdy no, poszedł potem swoją. Potem jeździ, wiesz, 600 km nagrywać odcinki. No ciężko, ciężko to widzę. No i, i jak to się rozstało, ale czy, czy to była ucieczka z tego statku? Oczywiście, że to była. Ja to mówię wprost, wiesz. No zaczął się robić syf. No przecież ja nie będę uczestniczył w czymś, że ktoś gdzieś wiesz, Zresztą widzimy, co się teraz wydarzyło. No jakbym tam został, to pewnie również bym uczestniczył. Ja nie się w to frontali, że byłeś w temu winny. Dokładnie, nie? więc wiesz. Po prostu pomyślałem rozsądnie, jak człowiek, który się chce rozwijać, a ja niekoniecznie się chciałem rozwijać pod względem YouTube'a, tylko muzycznym, bo jestem muzykiem od dziecka, gram na, na gitarze, na klawiszach, wiesz. Sam y, miksuję, masteruję kawałki też, więc to. To jest moja pasja i w to uciekłem. Ciężko ci tu odbić piłeczkę, że a, ale się zachowałeś, no jesteś szczery, i mówisz to wprost. No mówisz wprost, że to była ucieczka, nie kryjesz się z tym. No e... ale wiesz, no bo to jest prosty temat, że to tak jakbyś ty miał być w czymś, że wiesz, że zaraz to wszystko upadnie, że będziesz miał zepsutą reputację, że to już coraz idzie, wiesz, w bardziej złą stronę, no to nie wiem, tak jakbyś wsiadł pijany w samochód i jeszcze byś sobie zajarał lolka, żeby było no jeszcze tak. gorzej. No rozumiesz, no prosty przykład. Nie masz takiego już... wyrzutu, że to przez ciebie kamerzysta jest między innymi jest tak popularny? Bo wiesz, traki były zrobione zajebiście. Mm -hmm. Już nie wnikając tam w tego L Pro i tak dalej, do tego możemy też swoją drogą przejść, mm -hmm. no to między innymi dałeś mu sporego boosta tym, no wsparłeś człowieka zła. Znaczy tak, dałem mu mocnego boosta, tylko że jeszcze wtedy to było bardziej takie cringe'owo śmieszne, może to nie było... Coś, co psuło, wiesz, coś, coś takie, no że Marek tam palił te świeżaki, wiesz, ludzie to za bardzo brali na poważnie, też to był bust na wyświetlenia, wiesz, typowo zawsze kontrowersja robi, robi e, wyniki i to jest, zobacz, co teraz się dzieje. Tak naprawdę w internecie są tylko i wyłącznie dramy, gdzie nie przyglądasz, są dramy. No tak, tak. pewnie ja coś tu zaraz <grym> też powiem i zaraz będzie ktoś o tym nagrywał, e, więc no po prostu syf się zaczyna robić na tym YouTube. Dobra, to się dramkujmy dalej. Słuchaj, a te wszystkie aski, te wszystkie śmierdzące gówna wcześniej, to nie brałeś tego pod uwagę, czy... Wiesz, co, ja nie wiedziałem? Przysięgam ci naprawdę, ja nie śledziłem tego zupełnie. Jak gdzieś. Kiedy ja się dowiedziałem o, o tym Asku, o tym wszystkim, to tak naprawdę były. Powiem Ci, któraś impreza z kamerzystą, że gdzieś tam siedzieliśmy i on mi zaczął opowiadać, bo on też się bardzo często przede mną otwierał, e, ja również, bo w pewnym momencie to naprawdę była fajna relacja, tak? Tylko, tylko w którymś momencie to zaczęło iść w złą stronę i ja o tym asku, e, wiesz, ja nie śledziłem tych wszystkich twórców, żeby wszystkich e, obejrzeć, to no naprawdę, wiesz, przyjeżdżali gdzieś tam ludzie, których ja nie znałem na przykład e, i... Przysięgam, że nie wiedziałem, co on wcześniej robił, nie czytałem tego, tak jak mówię. Może powinienem zrobić research, ale wiesz, jak ktoś do mnie przychodzi, jedna z głównych gwiazd YouTube'a wtedy, mówi, że da mi zasięgi, a ja jestem w sytuacji życiowej, no bardzo kiepskiej, bo e, wiesz, starczało mi do końca miesiąca, żeby autko sobie zatankować, e, a jeszcze mieszkałem u rodziców, no to nie musiałem płacić za mieszkanie, wiesz. No e, kiepsko było, gdzieś tam różne lewizny się robiło, no nie szczycę się tym, i on mi dał szansę, tak naprawdę, wiesz, i tak naprawdę dzięki niemu też wyszedłem z jakiegoś gówna bo się ogarnę. Miałem fundusz, żeby zainwestować, wysyłem, ja nie wydawałem głupio pieniędzy. Potem był taki moment, że gdzieś się zaczęły te imprezy, jak przyszło większe siano, ale, ale na początku to, to było zupełnie inaczej. No tak, ale to, o czym widziałeś, na pewno. Mhm. E, o Askach miałeś prawo nie wiedzieć, to zawsze ludzie mogą powiedzieć, że ja też na przykład. No wiesz, być... to ja miałem kiedyś konto na Asku ogólnie. Okay. tylko Kurde, to była chyba z 14, nie, no nie chcę za, za daleko wyjść, ale no z 10 lat temu na pewno. I tylko, że na moim koncie były trzy pytania i potem to zamknąłem, więc nie śledziłem, wiesz może jakbym tam siedział, bo to ludzie, którzy w Aska byli najbardziej zakręceni, to by wiedzieli o co chodzi. nie? No dobra. Ale były jeszcze niedawno, tak z dwa miesiące temu, czy to właśnie ten miesiąc temu, jak się jeszcze były te ostatnie bitwy na mhm. stolisach, były zarzuty jakieś w swoją stronę ty do kamerzysty, on do ciebie. na przykład kamerzysta ci wywalił wtedy z bomby. E, czekaj, bo to jest fajny cytat, to tak ładnie ładnie, no względem ciebie napisał Kubańczyk, namawiał nas do śpienia jest Kubańczyk, jest impreza, nie? Ja, ja nigdy, nigdy nie ukrywałem, że miałem różne momenty w życiu, wiesz, no e, przeszedłem e, różne specyfiki, nie będę mówił, żeby nie blokowali e, filmu no jak youtuberzy, generalnie <laughs> wiesz, zresztą w świecie YouTube'a to jest normalne czy to na, czy jakieś czy inne pochodne tego typu no tak się dzieje, wiesz, jak przychodzi troszkę pieniążków, to ludzie na tak. w Warszawie, w apartamentach, no to się co, 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 co Grałem na skrzypcach? No nie, no nie grałem na skrzypcach. I w, a w świecie internetu wiesz, no też ludzie na przykład walą, żeby nagrywać odcinki, żeby wiesz, żeby cały czas być w tym trybie, nie? I e, ja też w pewnym momencie miałem swoją przygodę, y, i to można powiedzieć, że potężną, bo wkręciłem się na maksa i większość pieniędzy, które zarabiałem z YouTube'a e, był taki moment, że po prostu dostałem kupę siana z kawałka Zwykły Chłopak bo po ma dostałem bardzo du dużego busta tam chyba w jednym no. miesiącu zarobić 30 ponad 1000 zł. I, I wszystko przewaliłem w jeden dzień w kasynie, grając w kasynie i, wiesz, szurając cały czas, więc. E tylko to nigdy nie było tak, że ja kogoś namawiałem do brania. wiesz, no to tak jak teraz my byśmy byli, wiesz, na imprezie, coś by się wydarzyło, a ja potem za miesiąc bym przyszedł i powie y powiedział, że ty mnie namawiałeś, wiesz, no za No nie, nie było tak, nikt nikogo nie namawiał. E były tyki, oczywiście, pojawiały się. Ale kto je przyniósł? O, wcześniej na przykład ten Łukasz. Nie było tak, że kto przyniósł, kto miał ten, ten sypał, wiesz o co chodzi. Po prostu no, każdy, każdy miał numer do dealera i wiesz, no, też były takie sytuacje, że jak ja siedziałem w Stargardzie, bo już potem było tak, że ja grałem koncerty też, więc wyjeżdżałem, oni cały czas kręcili, bo oni nawet daily robili, nie? więc, więc zdarzało się tam, że sobie przymelanżowali chłopacy i, i sami gdzieś tam sobie szurali, wiesz. I bez ciebie. I, I z bez ze mnie, no tak, no oczywiście. Więc to nie jest tak, yy, to, to właśnie kiepskie, że yy, zamiast się przyznać, jak było, po prostu ktoś próbuje ze mnie zrobić yy, kozła ofiarnego. Nie, to nie było takie ja otwarcie, o tym mówię. Ja, siedzieliśmy sobie, oczywiście, były różne tematy, były imprezy, działo się wszystko, ale to nie było tak, że ja mówię, sypałem, mówię, ty masz, ty masz wziąć. Nie, nie chcę, masz wziąć, wiesz, nie, ja nikogo nigdy nie zmusiłem, bo to ja tam jakieś zasady swoje moralne mam. Ja nikogo nie będę namawiał do narkotyków. A że jest impreza i każdy walił, no to kurde, no mówię to otwarcie. I wiesz, no ja ten etap mam za sobą, stwierdzam, że w życiu mi to bardzo dużo, bo prawie sobie skończyłem eś, tak szybko karierę, jak zacząłem. W, pew w dobrym momencie pojawiła się Ola i też w dobrym momencie właśnie pojawiła się przeprowadzka do Warszawy, bo powiem Ci, że jakbym siedział w Szczecinie, no to myślę, że dalej byśmy w to lecieli. Ale co, myślisz, że to był taki punkt przełomowy, że to się wszystko mogło w***nąć przez to, jak głęboko w to wszedłeś, za dużo kasy i tak dalej? No wszystko, wszystko mogło się skończyć, bo były takie sytuacje mordo, że ja nie spałem nie wiem, cztery dni. No, no okej, okay. Dobra, to jest wszystko jasne w tym momencie. Wiesz, dla no gdzieś tam e, zacząłem grać z Popkiem w Mielnie, koncerty. No, no. Rozumiesz, no. To ja się tego nie wstydzę. Po prostu to była lekcja dla mnie i, i możemy też powiedzieć dzieciakom, którzy to oglądają, ogląda to też starsza publika, ale również dzieci, żeby po prostu tego nie robiły. Nie biorą przykład, ja się śmieję z wujka Kubańczyka, bo jak byłem na kanale, to tam mówiłem, że wujek Kubańczyk nam daje radę, wiesz. I, I po prostu, żeby tego nie robili. Nie? No to nawet ci powiem, że mój ziomek, yy, no, za grubo się bawił i, i też ostatnio skończył źle. Więc no nie, to nie jest tak. zabawa generalnie. A każdy, każdy ma wiek, w którym robi dziwne rzeczy. A ale... ja wam powiem poza kamerami, że już rozmawialiśmy, kto nie będziemy wtrącać, ale ja po prostu miałem ciary, bo też ten, ktoś, osobę, ten ktoś w ogóle nas zapoznał. Tak? No więc. No, różnie w życiu bywa. No, ja uciąłem wątek. Dlatego bo... nie róbcie, nie róbcie tego, jak już jesteśmy przy temacie, to może to po prostu będzie dobra lekcja. Tak, ale, tak dla wszystkich. W każdym razie, już jedziemy po tym przez tego kamerzysta, chociaż będzie pewnie ciężej. Mhm. E, przejdźmy sobie powoli do muzy. Jak wyglądał u Was podział zysków z tej płyty? Wy dostałeś te pieniądze? Nie dostałeś tych pieniędzy? Czy, jakiś... czy część? Tak, część dostałem, ale dostałem tak naprawdę tylko zaliczkę. Nie chcę mówić o kwotach, bo nie wiem, czy mogę w ogóle wiesz, no. Nie wiem, jak, jak, tam, jak tam są e, umowy spisane. E, ale przedstawiłem po Rozliczenie jednej osoby właśnie z mojej wytwórni i tam w ogóle jej się nic nie zgadzało, więc okay. po prostu poczułem się bardzo oszukany. No i to też był taki moment, gdzie potrzebowałem tych pieniędzy, naprawdę, gdzie potrzebowałem tych pieniędzy, bo ja jestem sam swoim wytwórnią, więc sam inwestuję, tak samo jak ty jesteś sam, mm. wiesz, twórcą, inwestujesz w lampy, w sprzęt. Ja tak samo e, inwestowałem w teledyski w ogóle i w pewnym momencie naprawdę e, gdzieś tam e, troszkę zabrakło i, i wtedy, wiesz, pomyślałem sobie już nie tylko o kamerzyście, ale właśnie tak na mnie spadło, ile ludzi ja pomogłem, ile ludziom pomogłem, ile ludzi mi wisi kasy i, i też przewinął się gdzieś tam kamerzysta. No i ja napisałem, tam dostałem potem rozliczenie, które według mnie było śmie śmiechu warte, to rozliczenie, więc dostałem tylko zaliczkę, a reszta po prostu gdzieś tam sobie leży i czeka. Jesteś w stanie oszacować? Nie mówić nie mówisz konkretnie ile, jakie są pieniądze, dziesiątki, setki złotych, tysię setki tysięcy złotych, kilka stów? Nie, no myślę, że w y, tysiącach złotych już tysiącach można liczyć. Złotych. coś tam ci wisi. No, ale chyba No Wiesz nie co, ja odbiłem od tematu, ja sobie poradziłem świetnie e, ostatnio, w, wpadły mi fajne współpracy, teraz robiliśmy reklamę do telewizji, mam, mam stałe fajne współprace ze świetnymi firmami, więc żyję sobie i... a niech ma te pieniądze po prostu. Główne źródło utrzymania? Możesz spilnąć? Spotify? YouTube, 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 YouTube. YouTube i Spotify, podobnie, podobnie, no YouTube i Spotify, tak, Censa głównie i, i Spotify, no, znaczy wiesz, no... W, to jest główne źródło, no bo wiadomo, wpada na przykład jakaś kampania, na, zdarza się na kilkaset tysięcy złotych, na przykład, albo coś, wiesz, no ale to jest jednorazowy strzał na przykład, nie? No tak. E, Natomiast tak, głównie to żyje z YouTube, z i ze Spotify, ogólnie z dystrybucji cyfrowej, nie? No bo to jak mówię, no tak jak są płyty, przepraszam, że jeszcze Ci wyjdę e, no, spokojnie, zdanie, tak jak są na przykład płyty, czy jakieś kampania, czy coś, to są takie źródła, które są, wiesz, raz na rok albo coś, nie? I ile ty masz miesięcznie wyświetleń na YouTube? Ja to i tak się da sprawdzić, wiesz? Kurde, nie wiem. <laughs> to ja ci zaraz. Możesz sprawdzić. Wiem, że ogólnie podchodzę pod 200 milionów chyba na moim kanale YouTube. I to jest kurde, to no powiem ci, jakby kiedyś ktoś mi powiedział, że osiągnę taki wynik, to bym go wyśmiał, nie? Naprawdę no, nieprawdopodobne to Mamy jest, no, podobne łączne wyświetlenia kanału, więc mniej więcej proszę. wiem, ile <laughs> mogłeś zarobić. I nie są to małe pieniądze. Są takie, że spokojnie jesteś w stanie wyżyć godnie. a do tego Jasne, masz... wiesz, dochodzą tam jakieś koszta utrzymania, wynajmuje mieszkanie, yy, gdzieś tam jakiś leasing czy coś, Inwestuje też pieniądze. Yy, natomiast to nie są... Yy, można sobie godnie żyć yy, i, i fajnie gdzieś tam podróżować, wydawać te pieniądze hmm. pożytecznie. Ten Elpro mnie jeszcze interesował zajebiście. Nie każdy może wiedzieć, ale tam była jakaś mini-dramka produkcyjna jeszcze z tym, że Pierwotnie kamerzysta miał robić z jakimś Elpro track, potem wy się pobyliście na fame z tym Pro, ale w międzyczasie tam była jakaś spostra bójka na laka generalnie z tym producentem. O co tam no, chodziło? była, ale to tam, Coś tam Ja bym za, zakończył ten temat, bo uważam, że ten, ten człowiek po prostu gdzieś tam... O, to tu by było bardziej obsesyjne, bo nawet teraz, gdzie jest jakiś wywiad czy coś, wszędzie jest mój temat i po prostu mnie to męczy, wiesz, no to jest... Temat taki w, Tak, to jest taki wrzut, ja już to zakończyłem, Wielokrotnie e, Po prostu gdzieś tam wiesz Myślę, że to było coś takiego, że w, Wstępnie e, Kamerzysta na, nagrał chyba tam Był raz u, u kamerzysta Był u Elpro Nagrali jakiś tam kawałek, czy w ogóle, nie wiem, on próbował no i potem była taka sytuacja, że właśnie e, kamerzysta tam dwa tygodnie. Ja nie wiem jak to było między nimi, bo widzisz finalnie z czasem okazuje się, że różnie to mogło być tak naprawdę, wiesz. No. I, I różna mogła być prawda. E, Gdzieś z tej wersji, jak ja wiem, bo Olejnik e, e, ogólnie tam zarządzał wszystkim w pewnym momencie, że załatwiał ludzi, pomagał, kamerzyści ogarniał, wiesz, i on zadzwonił do mnie, czy kamerzysta może do mnie zadzwonić? No więc ja mówię, kurde, wiesz, sprawdziłem, czy to na pewno ten e, chłop z internetu, tak? Mówię... No, Pychu, nie ma problemu, dzwońcie, mówię co chcecie. Wiesz. No i on do mnie mówi, że on chciałby do mnie przyjść, porozmawiać. E, i, gdzie e, ja wiedziałem, że on był u Elpro, ale nie wiedziałem, że mają mieć jakąś współpracę, że tam są jakieś wielkie plany. Wiesz, no, no. przyszedł do mnie chłop i mówi: No, bo nagrywałem tam, ale chciałbym też u ciebie spróbować, może coś razem zrobimy, wiesz. Ja mówię: No to chłopie, to działamy, wiesz, że dla mnie to mógł być ogromny boost, nie? E, I po prostu chyba o to poszło, że. Dzwonisz e, kamerzystę do współpracy. To był taki Tak, tylko, że ja nie ukradłem go, tylko chodziło o to, że po prostu... Yy... Ja nie wiedziałem, że on nie wysyłał kamerzy się kawałków i kamerzysta przez to y, odezwał się do mnie, bo tam chyba dwa tygodnie była cisza, y, czy trzy tygodnie nie odzywał się w ogóle do niego ten y, producent, że oni nagrali jakiś tam kawałek, on mu tego nie wysłał. Wiesz, no teraz nie wiem, jak, jak to tam dokładnie wszystko wyglądało. Natomiast chodziło o to, że właśnie ja z nim zacząłem współpracować. No dobra, ale żeby nie było tak miło, bo mi ludzie często zarzucają, że czegoś nie dociągam jakiegoś tematu. Na przykład widziałem, że ten El Pro został przez ciebie później pobity. A czy to było... To jest normalna solówka. On, on, on tego chciał. O, ja zaczął, ty zacząłeś. To było nie, nie, nie. umówione. To była umówiona bitka. Z perspektywy czasu uważam, że była zupełnie niepotrzebna i zrobiliśmy trochę w internecie... O, brzydki pokaz. Według mnie to gdzieś tam lata jeszcze po jakichś kanałach. Według mnie to była bzdura. Eee... No ja tam widziałem ubijanie schabowego, stary. Tam... Tak, tylko to, zadziała... to zadziałały emocje. Zadziałały emocje, ja nie panowałem nad sobą. Eee... Bardzo żałuję tej rzeczy. To jest jedna rzeczy, które właśnie jak mnie ktoś pyta w życiu, to, to bardzo tego żałuję. Eee... Kurde, nie pomyślałem wtedy. Nie pomyślałem wtedy... Poniosłem mnie emocje gdzieś tam, sprawy weszły gdzieś tam w rodzinę, wiesz. Ja po prostu chciałbym zamknąć temat Mateusza. Niech mu się wiedzie, niech robi co chce. Tyle, każdy idzie swoją stroną. Piękne zakończenie. Możemy wychodzić powoli z kamerzysty. Nie wiem, czy coś się jeszcze da tutaj bardziej. Ewentualnie, czy sam uważasz, że ta przeszłość się w pełni zamknięta, czy gdzieś tam jeszcze smród się ciągnie według ciebie? Kurde, nie, z perspektywy czasu teraz, jak to jest wszystko, to chyba jest pozamykane. Szczególnie, że wszystko zniknęło z internetu, jak za, e, kamerzyście A -a, wyrzucili kanał. No, no, no i, i tak się, to się pomogło. Tak, tak, tak się stało, że e, to był dla mnie. Znaczy, kurde, nie cieszę się, że czy tam usunęli kanał, że on teraz nie będzie miał możliwości zarabiania, to nie, nie o to chodzi, że wiesz, gdzieś tam bo popełnił błędy, za które teraz musi odpowiedzieć. Eee... Czy to jest bardziej kotwica, czy to jest bardziej właśnie coś, co ci będzie ciążyć na wizerunku, czy to jest coś, co znaczy, cię a, umocniło? Nie, przepraszam, bo miałem z tyłu głowy właśnie o tym, o tym, o tym YouTubie, o tym kanale, eee, no. że... Po prostu jak oni usunęli ten kanał kamerzysty, to gdzieś tam wszystkie te kawałki, te wszystkie piosenki, te wszystkie filmy, które gdzieś tam było też podpisane, bo na początku było jako ochroniarz jeszcze, tak? No tak. A potem było już jako kubańczyk, więc ten ochroniarz nie chce tam wisi, bo to mi nie wpada w algorytm. Natomiast kubańczyk gdzieś było gorzej. No i teraz wiesz, wyrzucili wszystko, i tak naprawdę teraz to już jest zamknięty temat. No temat jest poruszany właśnie na takich podcastach jak e, u ciebie na przykład, czy gdzieś, ale je. Przepraszam, od klimy się przeziębiłem, ale, ale wiesz, to jest dla mnie teraz już zamknięty temat, 100%, mieszkam już dwa lata w Warszawie, od tamtej pory rozwinąłem się muzycznie strasznie, poznałem dużo ludzi fajnych, właśnie raperów, którzy mówią, kurde, ty jesteś jak normalnym gościem, wiesz, gdzieś tam byłem oceniany przez pryzmat tego YouTube'a. I to już się całkowicie zatarło, wiesz, ja nawet sam zagrałem w odcinku Marka yy, dosyć niedawno, kręciliśmy klip Lady Punk 2, yy, Marek przyjechał do Warszawy, nagrywali odcinek i ja mówię, dawaj wystąpię u Ciebie, przypomnę sobie stare fajne czasy, yy, także nie, ja podchodzę do tego z ogromnym dystansem, yy, ale to co w życiu chcę robić to jest oczywiście muzyka i, i uważam, że to wychodzi mi najlepiej. Zajebiście. I to nie jest na przykład fame MMA i to nie jest walka? To nie jest coś, co ci wychodzi to jeszcze To jest moja lepiej. zajawa, wiesz? To jest moja zajawa, z której mam jakiś dochód yy, i to jest też moje utrzymanie mojego rytmu dnia, że ja wiem, że mam ten trening, yy, chociaż ostatnio troszkę mnie nie było na sali, no ale to przez to, że wiesz, jak przygotowujesz się do walki, to tak naprawdę trzeba rzucić dużo rzeczy, tak? Poświęcić się temu w 100%. No i yy, chcąc, nie chcąc zawaliłem trochę tematów, które muszę teraz nadrabiać, tak? Yy, więc, więc tak to wygląda, natomiast robię to czysto z zajawy. No, lubię się bić, kurde, znowu źle to zabrzmi. Natomiast sporty walki bardzo ukształtowały mój charakter, jestem bardziej systematyczny. Wiesz, mam takiego bata nad sobą. Okej. Okay. Ciekawe, czy masz kogoś, z kim chciałbyś teraz jeszcze zawalczyć, ale tego się dowiemy po króciutkiej przerwie. Słuchajcie, Unboxal pozwolił, będę mu tam musiał zapłacić. Nie, to jest darmowe akurat. W opisie znajdziecie link do mojej płyty, także wbijacie sobie tam, zamawiajcie, będzie mi bardzo miło, myślę, że to jest fajny album. A właśnie, nie przyniosłem ci płytki, widzisz? Trochę Kurde, słuchowy. nie pomyślałem, widzisz? Miałem w aucie, ale przyniosę. Także Dobrze. zamówcie sobie, a Unboxal potem wam da recenzję. Odpakuję. Jasne. Tak, <laughs> zrobimy jeszcze unboxing. Unboxing. Jak akurat pewnie chcieli Byście unboxing jeszcze na tym kanale, kto wie, akurat może, może pójdę sobie z wpadajcie i również na mój Instagram. No, I teraz, to... jak tak powiedziałeś, to mi się przypomniały wszystkie odcinki unboxala, jak tak. bez, bez głowy jeszcze było i iskotem. Witam w kolejny unbox. Co ty tam śledziłeś ciekawego? E, wiesz co? No, na pewno twój kanał oglądałem. Wszystko, co było wtedy mocno wiralowe, czyli gdzieś tam i samu wtedy. E, pamiętam mocno, e, ciebie oglądałem. Oglądałem Paszę, oglądałem streamy z Izakiem, wiesz, jakieś cs -a. Eee, no śledziłem trochę tych rzeczy. Coś tam śledziłeś, No tak, bo ty, ty wrzucałeś długo, już na a. Przecież ja pamiętam, progres zrobiłeś zajebisty. Eee, Gitar Kubańczyk był jeszcze no to 2-12. Od tego zacząłem. Też właśnie, kurde, teraz trochę mam żal do siebie, bo nie widziałem o funkcji film prywatny eee, i po prostu kiedyś nagrywałem też covery, w których śpiewałem i bardzo mocno gdzieś tam e, jak robiłem te rapowe remiksy, to to się gryzło z tym, co robiłem, jak tam potem coverowałem na przykład Happy Set, Taką Wodą Być, wiesz, czy coś takiego i tam mi ktoś napisał, ty Norbi ale wiesz, I, i takie 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 czemu coś. to się gryzło? Nie rozumiem, że co, że twój stary content gryzł? Że, znaczy nie, że to było prze, wiesz, przemieszane wszystko i na mhm. przykład jednego dnia robiłem sobie tam jakiś mocny rapowy kawałek, coverowałem okay. na gitarze, a za trzy dni śpiewałem jakąś lajtową baladę i wiesz, ludzie e, ludzie, ludzie nie potrafili zrozumieć tego chyba i gdzieś tam często było tak, że pojawił się jakiś hejt i ja po prostu, wiesz, usuwałem te filmy, bo nie radziłem sobie z tym hejtem. Natomiast zostawiłem kilka tych filmów Kubańczyk Gitar, tak zwanego, które teraz gdzieś tam fajne na powykręcały. Jeden tam ma chyba prawie 200 tysięcy film, więc zajebiście. No i od tego się zaczęło. Ja w 2010 kanał, kanał założyłem. 2010. Mi się wydaje, że to jest spoko, żeby trzymać parę takich rodzynków na swoim kanale. ale też muszę zrobić... No to masz na friza ten film no. na rolkach. Właśnie, nie? to chciałem <laughs> powiedzieć, że teraz chciałem tego wspomnieć. To miało, że od razu skojarzyłeś. No to pozdro, Friz, jeśli Tak, pozdrawiam. To, pozdrowionka. A co jeszcze chciałem powiedzieć, bo byłeś ghostwriterem, o, eleganckie przejście, bo mamy, byłeś ghostwriterem, kamerzysty mm -hmm. i na przykład teraz właśnie, a propos Friza, oni mają swojego ghostwritera, Bero, no, gadaliśmy z Bero ostatnio właśnie na tak, ten macie temat. Tak, kontakt? No, tak, tak. No, Bero nagrał na moją płytę, ja ostatnio dograłem na jego płytę. Mega, mega gość. Eee, byłem u niego nawet tutaj w studio, e, czyli na Wawrze, dobrze powiem, w Warszawie, na Wawrze, tak, bo ostatnio pan, pan, pan. Prze, 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 przekręciłem, <laughs> e, źle odmieniłem. E, tak, i, i pogadaliśmy sobie, właśnie rozmawiałem z nim ostatnio e, też na ten temat. Oczywiście są prywatne rozmowy, więc nie będę nic zdradzał. E, natomiast, no, fajnie, że mu tam gdzieś e, poszło to, że mógł na e, Pisać. pewnie zarobił sobie na tym też e, troszkę sianka, e, no z, zazwyczaj że to po to robią. Nie? A co, myślisz dobra robota? Ktoś by to zrobił lepiej, czy nie? Znaczy bardzo dobra robota. Według mnie bardzo dobra robota, no sądzę, wiedziesz po tych liczbach, co oni tam kręcą, ale technicznie, znaczy ja wiem, że tam goście od Miksu też się dużo, dużo rzeźby tam na pewno było, natomiast brzmi to zajebiście. E, muzycznie jest fajnie zrobione. E, klipy, no, nie ma podjazdu. No, ten, co zrobili w Dubaju, no to dla mnie to jest jakiś po prostu inny level polskich e, klipów. Więc jak najbardziej na plus, tylko jest jedna wada tego ghostwritingu, że jak piszesz dużo dla kogoś, to potem ciężko przestawić się na pisanie swoich tekstów. No tak, bo I... wczuwasz się w czyjąś rolę, chyba ciężko wczuć się w siebie później. Tak, tak. I wiesz, na przykład albo piszesz jakieś tematyce i same słowa, no wiesz, napisać na przykład 12 numerów, nie wiem ile tam może być słów i rymów, ale to już po prostu jest takie, wiesz, yy, wystrzelenie się z rymów, nie? I potem yy, jak piszesz coś swojego, mówisz a, to już gdzieś było. I teraz nie wiesz, czy to było już u ciebie, czy to było gdzieś na jakimś innym albumie. Nie? O, no tak, nie, przek nie przekliniłem tego przecież, no tak, masz ograniczony Umysł w pewnym momencie, wiesz, nie masz pamiętać wszystkich traków naraz, no. a czy to poszło? Wszystkie te traki przebijają ci w głowie podświadomie te ta, rymy te ta. same, i nagle masz flow jak Freeze. No właśnie. Ktoś bero, pisze kawałek, a nagle mu się te same wersje, wiesz, no, co chodzi. No właśnie o to chodzi w Ghost Ridingu, że czasami. Yy... To może być fajne, na przykład zrobić jedną płytę, ale jak ee, robisz tego więcej, to już są tego efekty w postaci tego, że twoją twórczość to może stopować. Dobra, a jeszcze a propos właśnie tych raperów w Ibero i tak dalej, bo poznałeś też, nie wiem, Karskiego, Filipka, Popka, ma z nimi kawałki stary. Jak, no wiesz, z typa, który był kolegą dużego YouTubera, urosłeś do rangi zajętego muzyka, który boje się z największymi, tak? Jak, jak w ogóle to zrobiłeś? Jak zahaczałeś tych, tych twórców? Wiesz co? Ja to się śmieję, żeby. Bo chyba byłem. Pierwszą osobą, której to się udało <laughs> w tamtym z YouTube momencie. Chyba tak, ciężko powiedzieć. No, na taką skalę mm -hmm. wydaje mi się, że to jest Tylko, dobry przykład. Wiesz co, zdaje mi się, że plusami dla mnie było to właśnie te stare filmy na YouTubie, że ludzie w końcu zauważyli, że to już było wcześniej. Bo największy zarzut do mnie był, że ja z YouTube'a zacząłem robić, że Youtuber zaczął robić muzę. Eee, I Wiesz, ja nie miałem pretensji do ludzi, bo oni nie mieli pojęcia o tym, jak to wygląda. Dopiero po czasie tam zaczął wychodzić, że to ja piszę. Ludzie w ogóle znaleźli znowu kawałek Lady Punk, wybustowali go on, teraz ma chyba 35 milionów no wyświetleń. Eee, to wiesz, dla mnie to są niewyobrażalne liczby i, 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 i tak to jakoś poszło i. Po prostu było tak, że spotkałem na swojej drodze dobrych ludzi. Dobrych ludzi przede wszystkim Pawła Kroka, jednego z szefów Step Records. To było na afterze po Fame 4. Porozmawialiśmy, on potem mnie zaprosił, poznał mnie z Popkiem, gdzieś tam pogadaliśmy. Zresztą Step Records wytwórnia bardzo mi pomaga, chociaż bardzo często ludzie popełniają błąd. Ja nie jestem w wytwórni Step Records. Jedyne co, to dystrybuuję płyty po prostu, wiesz, w dystrybucji Stepów. Natomiast ja nie jestem w tej wytwórni, a czuję się tam troszkę jak w rodzinie, bo jestem fajnie traktowany... Teraz też takim dedisem będę nagrywał kawałek stamtąd, teraz się wybija mocno, więc fajnie, że jestem traktowany jak członek takiej dużej familii i oni bardzo mi pomogli, ale to też, yy, no wiesz, yy, zapał, ciężka praca i dążenie do celu, przede wszystkim, yy, może nie po trupach do celu, bo to złe określenie, ale... Jeżeli w coś mocno wierzysz I dążysz do tego, to to się spełni Ja jestem tego zdania, wiesz I też dużo szczęścia, przede wszystkim Dużo szczęścia Też mi się wydaje, że też te kontakty jakoś ci się Ładnie ci się karty ułożyły chyba, żeby no, Tak, tak na chyba kurde, ktoś tam gdzieś na górze, wiesz <laughs> ułożył, e, ułożył mi karty Bo naprawdę, naprawdę świetnie Świetnie to się poukładało, wiesz Poznałem Popka, e, zrobiliśmy kawałek Gdzieś tam potem to inni ludzie zobaczyli Potem Filipka to już znałem bardzo długo Bo z Filipkiem to mieliśmy zrobić numer, jak ja e, Jeszcze przed YouTubem w ogóle Filipek się do mnie odezwał też zajbisty ziomal, wiesz, gdzieś tam przez Filipka, yy, 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 kurde, nie chcę źle powiedzieć, przez koło poznałem, nie, przez yy, chłopaków od klipów poznałem kartkiego, bo to był ich ziomek, wiesz, no kręcimy klipy, yy, to też osoby rozmawiają między sobą, wiesz, wiesz jakieś yy, w środowisku, każdy mówi, ej ten Kubancik to zajbisty gościu, kręciliśmy mu ostatnio, tam wiesz i gdzieś tam i ktoś się do mnie odezwał, czy, yy, czy, czy na przykład wiesz, Mordko, czy coś zrobimy, czy ja do kartkiego nie było problemu, żeby, żeby nagrał, yy, zrobiliśmy kawałek z yy, KN- to dla mnie też jest fajna postać. No dużo tych featuringów było ostatnio. Kenży jeszcze w ogóle? Tak, To był ten z Maską. Tak. On sobie, wiesz, robi jakieś tam projekty. Wiesz, nagrałem ze Eweliną Lisowską ostatnio soundtrack do filmu Patryka Wegi. No wiesz, to już idzie w taki mainstream, że teraz już jest bardzo, bardzo wysoko, ale dalej zachowuje zimną głowę po prostu, wiesz. Po prostu pytają mnie, czy to jest wiesz, mój szczyt, czy ja już żegnałem i osiądę na laurach. Chyba nigdy nie będzie takiego momentu, wiesz. Ja chcę się rozwijać, chcę, nie wiem, no moim celem jest zrobić jakiś, wiesz, z mocnym mainstreamowym graczem ze Stanów, fit, jeżeli to by się udało. Więc, wiesz, Miałem Cię zapytać o Twój wymarzony fitik Znaczy, wymarzone fity to są w Polsce. Wymarzone tak? fity to jest na pewno Kenke, yy, to jest na pewno bonus RPK. Yy, i to był na pewno Tomek Hada, którego już z nami nie ma. Tak. E, I to są wymarzone fity, tak, to są, to są wymarzone fity. I wiesz, jak ja rozmawiam z idolami dzieciństwa gdzieś tam, ostatnio dostałem płytę od Kękiego, e, kurde, wiesz, no coś coś niesamowitego no nigdy bym sobie nie wyobrażał właśnie w pewnym momencie miałem taki moment że kurde jestem już skreślony przez tego YouTuba e, ciężko mówię może kurde nie wiem skończyć z tym iść do normalnej roboty byłem podłamany w pewnym momencie bo e, właśnie przechodziłem przede wszystkim z, te, te, z wychodziłem wtedy z, od chłopaków z kanału i robiłem muze to Dużo ludzi mnie przekreślało, natomiast obroniłem się muzyką, chyba i, i to poszło, wiesz. Kontakty, przede wszystkim kontakty. I tak jak mówię, znajomości, e, gdzieś, wiesz, normalnie. Szkoda, że festiwali nie było, bo też dużo raperów się poznaje na festiwalach, rozmawia się, e, wiesz, poznaje ludzi i zazwyczaj z takich e, akcji wychodzą jakieś fajne fity, więc, no przede wszystkim to w środowisku trzeba być. E, fajnie, że mnie ludzie zaakceptowali i że są e, bardzo dojrzali, przede wszystkim, bo e, fani też, bo teraz już widzą, że kurde, no jednak. E, ta muza to nie, nie przyszła z przypadku, nie? Że, że to nie jest tak, że ja sobie zacząłem robić muzę, bo był, była na to, było na to 5 minut, że youtuberzy tam wchodzili w muze. Nie, ja jestem muzykiem od dziecka i cieszę się, że ludzie to widzą po Nie no dobra, to jest ciężka praca, którą wykonałeś i ona efekt, widać jej efekty teraz mhm. zajebiście. Tylko, że na pewno na tej drodze były jakieś wyboje, no coś się musiało No między innymi, nie wiem, z tego co wiem, to tam jakiś mini beefsteady na jakimś Instagramie. No, zaczepki, zaczepki. Multi kiedyś też coś wypowiedział takiego, że są niektórzy twórcy, którzy są blokowani. Przez to, że nie wystąpią na jednym festiwalu z kimś. Naprawdę mhm. miałeś jakieś, jakieś takie przykre sytuacje, nie tak, że wszystko było zajebiście. Znaczy... Kto ci tam zaczepiał? Kto cię tam dyskredytował tak mhm. mocniej? Kurde, powiem Ci, że chyba nie było takiej osoby, która mimo mocno Gdzieś tam zawsze były jakieś zaczepki, ale to tak ostatnio właśnie chyba Tede. Ale to ja bardzo wiesz, na śmiech wziąłem tę zaczepkę. Gdzieś tam potem ludzie się oburzyli, ee, bo skomentował kawałek Lady Punk 2. No według mnie to jest jeden z moich lepszych kawałków. Naprawdę poszedł, wiesz, 5 miesięcy, 16 milionów prawie. E, no jestem bardzo zadowolony, więc rozumiem, że chciał mi wbić jakąś szpileczkę. Nie wiem, czy to dla zasięgu. Nie uważam, że Tede, żeby tedy robił to dla zasięgu. No... Myślę, że ma pieniądze i przez tą karierę, całą swoją życia zarobił tyle, że na pewno ma więcej ode mnie. No eee, ja odpowiedziałem, wiesz. Natomiast, czy była taka sytuacja gdzieś z kimś, miałem beef jakiś czy coś? Nie przypominam sobie. Nic takiego? Nic więcej na pewno? Nie, wtedy? nie, naprawdę, naprawdę. Zdaje mi się, że ja po prostu dobrze żyję z ludźmi i jestem naturalny w tym, co robię i... i... Czyli dużo ludzi myślało, że ja tą naturalność udaję na tych filmach, bo no, nie dziwię się, bo role były odgrywane. Natomiast nie, jestem taki po prostu, jestem zwykłym typem z osiedla, któremu się udało w życiu osiągnąć coś i nie traktuję ludzi niżej od siebie, po prostu każdego stawiam na równi i to jest chyba klucz do sukcesu, wiesz, być normalny w tym wszystkim. No, wie od ciebie taką dobrą, swojską, chłopską energią. No jesteś taką, taką mordeczką się wydajesz. My się znamy godzinę. znamy tyle co zjedliśmy jedną parówkę na grillu no, ale i... Ale ja no, dwie, <laughs> W sumie jeszcze nie zjadłem, bo ty zjadłeś wszystkie. <laughs> ale dobra, wie od ciebie dobrą energią, to chciałem powiedzieć. Ale dobra, podsumuj scenę. Uważasz, że YouTuberzy mają szansę być muzycznie na równi traktowani z rapem, czy gdzieś tam to jednak zawsze będą w, w, dwie osobne odnogi, które nigdy się nie połączą? Nawet... Znaczy z, rapem to, z rapem to może źle powiedziane, ale z muzyką populistyczną, no bo teraz to już, wiesz, nawet rap wchodzi w pop, wiesz, no tak. tak naprawdę y, ktoś mówi, to nie jest hip-hop. Nie, no to nie jest hip-hop. Hip-hop to była kultura. Hip-hop to, y, hip to była kultura, w której ja nawet już, jak się wychowywałem, to już były y, końcówki gdzieś tam, tak? Y, bo hip-hop to były y, breakdance, to były taniec, właśnie na kartonach, to były Beggy. freestyle, tak, e, gdzieś tam wieży, jakieś boomboxy, no. takie rzeczy. I to była kultura, tak? Nie, nie, nie mylmy rapu z hip-hopem, a bardzo często ludzie to mylą. Rap to jest gatunek muzyki, natomiast hip-hop to była kultura e, i no rap, no wiesz, teraz tak samo, czy możemy pod rap podpiąć te wszystkie gatunki. No bo teraz jest pytanie, czy trap, jakiś Afrotrap, y, jakieś inne y, y, rodzaje y, rapu, czy to jest dalej rap? No i no tyle powstało tych odłamów, że ty nie chcesz w tak, stanie No, ale wiesz, no teoretycznie to jest dalej rap, tak? No to tak jak no, miał, nie via, wiem, jakąś via, markę no. samochodu i różne modele auta, tak, no to da, da jest dalej ten sam samochód, tak? Natomiast... W Polsce chyba to nie jest tak traktowane. Po prostu rap to jest ten jeszcze na starych bumbapach, wiesz, klasyczki i w ogóle, a to, co jest autotune'owe i dalej, no to już, to, to już jest trochę traktowane inaczej. Nie? Ale dalej masz bardziej prawilnych ziomków, którzy i tak są na autotune'ie i trochę mniej prawilnych, bo oni nie są, wiesz, z tej kultury, no nie mhm. wiem. O Jezu, nie chcę tutaj dostać bęcków, no, na przykład szpaku, tak? Nawija na autotune, nawija, nawija na autotune, ale jest na pewno bardziej prawidłnie traktowany niż Fris. no. No tak, oczywiście, oczywiście, no wiesz, ale to, że szpaku nawija na tune, wiesz, Tune, ja też bardzo dużo kawałków robię na autotune, bo to gra jaki instrument, wiesz, to fajnie podbija wokale, to naprawdę fajnie brzmi po prostu w kawałkach i ja uważam, że idziemy z biegiem czasu, no wiesz, no trzeba się rozwijać, trzeba próbować nowych rzeczy, zresztą autotune to już wchodził trochę w innej formie, ale w latach 80. nawet, więc wiesz, to nie jest coś. Nowego, nie? E, natomiast, no. Widzisz, każdy kawałek jest inny, jeżeli chodzi o muze, czy oni będą akceptowani, to oni już są akceptowani według mnie, no bo robisz sobie taki frizz, kawałek wrzuca, wszystkie grupki piszą, że propcy, robią siano, już nie ma tego, co było kiedyś, że Łe, youtuberzy, czy coś, wiesz. To jest, to jest... Multi chyba taki dostał na początku. Tak, on był, on był taką jedną osobą, która, wiesz, z motyką na wiatr poszła. I gimper. I gimper chyba. Yy, tak, bombsite, a, to wtedy, tak. co, co wydawali. Tak, no tylko, że Multi też się troszkę tam potem obronił, tak, bo zrobił, zrobił. Robił kawałek z BDS-em i teraz mu tam gdzieś to poszło. On teraz streamuje, chyba, tak? Hmm. Multi. Więc gdzieś tam wrócił do korzeni. Natomiast no, myślę, że też jest akceptowalny gdzieś tam w tej branży i na pewno jakieś hejty się zdarzają. Natomiast nie ma już tego hejtu tyle, co było kiedyś, wiesz, robi sobie kawałki, one robią łapki w górę. Nikt tego nie minusuje, tam jest bardzo mało minusów i tak samo jest przy frizie, wiesz. No to tak naprawdę, to już według mnie to jest taki ból dupy, wiesz, że. Może zazdrość, że no, według mnie też są dobre kawałki, które się nie przebijają i to jest smutne, nie? Natomiast to no, taki jest świat, wiesz, i ja już się nauczyłem, że tego nie zmienimy. Najpopularniejszej i tak będą p na lody ekipy. Nic, nic z tego nie zmieni Wchodząc z muzy powoli, jest coś, co chcesz zaspoilować, że coś się szykuje, jakiś gruba bomba na dniach, czy bomba, dużo bomb się szykuje, wiesz, co możemy o tym e, powiedzieć. No na pewno bombą będzie w czerwcu zaczynamy kręcić klip z Patrykiem Wegą. W ogóle Patryk Wega będzie reżyserował mój klip. No, dla mnie to jest, to jest. Tak, dla mnie to jest e, coś niepojętego, a, a robimy soundtrack do jego filmu właśnie z Eweliną Lisowską, e, moja Ola również e, bierze. Udział w tym projekcie, zajmowała się muzyką, więc naprawdę fajny projekt zrobiliśmy, i, i kurde, i to będzie według mnie taka potężna bomba, bo to jest myślę, że jedna z fajniejszych rzeczy w moim życiu. E, też udało się tam krótką rolę, właśnie z moją rolą, odegrać, więc fajne doświadczenie, wiesz, dla mnie to też jest. Czyli coś... to jest film, serial? Film, film. I grać tak. tym razem. Tak, znaczy to jest taka rola, że coś na zasadzie, bo tematyka filmu opiera się na tym, że nie ma uczuć, że wiesz, nie ma, no tak jak to wygląda teraz, wiesz, nie ma prawdziwej miłości, rzadko jest, jest seks, dragi, and rock and roll, nie? E, więc, więc właśnie ten film to op o, opisuje, to chyba tytułowo było Miłość w czasach pandemii, coś takiego, wiesz, e, opowiada o tym, że nie ma, nie, ma, nie ma uczuć, nie ma miłości i w ogóle, I, i bardzo fajnie, że mogłem się sprawdzić w czymś takim, że mogłem napisać... Jakiś mądry taki tekst na dany temat, wiesz? I fajnie, to był dla mnie duży sprawdzian i uważam, że naprawdę e, zupełnie coś innego od Kubańczyka, więc. E mam nadzieję, że będziecie sprawdzać. Coś tam pogadałeś z tym Patrykiem Wegom? No to, to jest taka postać tajemnicza strasznie, on tak mało o nim wiadomo. Znaczy rozmawialiśmy I... kilka razy na Skype'ie dogadując, okay. y, znaczy na planie, tak? Oczywiście porozmawialiśmy wstępnie o projekcie, potem pogadaliśmy sobie na Skype'ie doga dogadywał, no wiesz, teraz jakby ten koronawirus to najlepiej na tym się, czy na Skype'ie pogadać. Y, dogadaliśmy, wiesz, ten klip y, i będziemy działać, więc to jest taka bomba, która nadchodzi. No nie wiem, w jego prywatnej sprawie nie angażowałem się, wiesz, jedyne co mnie to, e, to teledysk, więc nie chciałem być nachalny i na siłę też nie szukam znajomości. Wiesz, jak ktoś kiedyś Jasne, będzie chciał się przede robi. mną otworzyć, to na pewno to zrobi. E, to jest jedna z takich e, bomb. Co tam jeszcze wiesz, mamy w planach? E, no teraz wyjdzie, wyjdzie trochę teledysków z mojej płyty. E, I kolejna bomba to jest duet z znanym producentem e, polskim. Wczoraj byłem właśnie w Bydgoszczy pod Bydgoszczą nagrywać e, teledysk. Naprawdę niesamowite przedsięwzięcie. Znaczy, taki no to było nagranie takie na setkę, wiesz, dźwięk i dźwięk, instrumenty i, mm -hmm. i wideo i myślę, że też dużo ludzi po prostu łamie swoje bariery takie właśnie te, które mnie stopowały, że dużo ludzi by powiedziało, o on by z tobą nigdy w życiu nie zrobił. To jest bez... taki duży, duży gracz, taki naprawdę już stopka? Duży grać i bardzo długo jest na scenie, natomiast y, dawno y, ma numery, które, które są bardzo głośne, ma numery, które są mniej głośne, natomiast myślę, że większość y, osób ze świata rapowego i muzycznego y, zna y, tego producenta, więc naprawdę będzie mocno i ja się pierwszy raz otworzyłem wokalnie, ja kiedyś dużo śpiewałem, potem przez ten hejt gdzieś tam, wiesz, dzieciaki trochę dokuczały, y, więc jedynie... Y, no wiesz, po prostu poszedłem w produkcję jakąś muzykę, może e, w zupełnie co innego. Natomiast teraz wróciłem do korzeni e, i też e, zaśpiewałem. Mam e, fragment całkowicie bez tune'a, śpiewany plus jedna rapowana zwrotka, więc to jest coś nowego ode mnie. E, I jestem ciekawy, jak ludzie na to zareagują, ale myślę, że będzie mocno. Bo tak naprawdę to, co ja teraz pokazałem, to myślę, że jest moje 30% i tak naprawdę. E, Teraz ta następna płyta, którą teraz planuję, chociaż nie chcę niczego na siłę robić, wiesz, bo to nie jest parcie na jakiś tam hajs czy coś, właśnie chcę ją przekminić, będzie naprawdę mocna i z mocnymi graczami i po prostu każdą swoją barierę przeskakuje, no nigdy bym się nie spodziewał, że na album zaprosi mnie akurat ten producent, jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Potężny zaszczyt i cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie, więc troszkę tego będzie. Kiedy to się ujawni? Kiedy jest? Na początku czerwca, wiesz, planujemy wydać to na początku czerwca. Natomiast e, jeżeli chodzi o film i o soundtrack, no to zobaczymy, jak koronawirus i jak, jak kina otworzą nie? No tak. Właściwie zastanawiałem się, jak to z tym twoim wokalem jest, bo ty musiałeś dużo nawijać, dużo śpiewać znaczy się wcześniej i, i co, totalnie się otworzysz, że poleci cały baryton, będziesz leciał, w... wiesz to? jak mam, to będzie wyglądać? Mam Coś... e, bardzo, piosen e, piosenka, kawałek, bo to jest taka ballada, wiesz, e, e, ballada, e, Opierasz się na tym, że to jest bardzo, tema tematyka jest ciężka, kurde, nie chcę za dużo mówić, bo <śmiech> <śmiech> Nie, że się film... pokapuje, o co chodzi, natomiast okay. tematyka jest ciężka i jest to bardzo uczuciowy utwór, bardzo taki melancholijny i poezja śpiewana, o, okay. coś, coś w takim stylu. I to są wszystkie mocne ruchy, które się zapowiadają. Tak, tak, no i pewnie pod koniec roku gdzieś walka, na pewno. Na no pewno. właśnie, super, pięknie, pięknie, to powiedz mi coś więcej o tej walce, bo ile ty trenujesz w tygodniu? czy znaczy, wiesz, jak teraz jestem, no to dwa, trzy razy staram się być na sali, żeby... żeby... Po godzinkę? Po dwie? No półtorej godziny tak trening trwa, więc tak. Też mam bieżnię w domu, więc sobie biegam. Staram się żyć aktywnie. Natomiast jak trenujemy do walki, no to wtedy już jest dwa treningi dziennie, nawet w weekend czasami dochodzą treningi i, i tak to wygląda, ale teraz tak jak mówię, trzy, dwa treningi staram się zrobić dziennie. Partner stójka? No wiesz, ja jestem stójkowiczem, typowo wywodzę się z kickboxingu. Natomiast bardzo, bardzo wszedłem w zapasy i spodobała mi się ta dziedzina. I teraz tak naprawdę więcej to robimy tylko parteru, gdzieś tam zapasów. Tą stójkę to sobie moją szlifujemy. Miałem też problemy trochę przez te zapasy, bo jak zacząłem tak mocno trenować, to z uszami miałem ogromne problemy. Teraz już troszkę lepiej. Udało się, udało się ściągnąć tą, tą krew. W niektórych miejscach, w niektórych już niestety zrobił się taki twardy kalafior, i naprawdę mam problem jeszcze wcześniej nie mogłem w ogóle AirPodsa wcisnąć, wiesz, bo taki, mówię, kurde, zapomniałem, no, nie. że mówię, nie mogę AirPodsa wsadzić do ucha, wiesz. E, teraz trochę lekarz mi ściągnął tej krwi ostatnio, więc już na siłę wepchnę AirPodsa, że tak wystaje, wiesz, na styk. Stary, jak to działa? że Od tego, ile dostajesz uderzeń po prostu? Nie, nie, wiesz co, jest taka chrząstka tutaj no. pomiędzy uchem e, a skórą i tam się zbiera po prostu krew od ocierania, od maty, wiesz, gdzieś tam się tarzasz, cały czas to ucho pracuje e, i po prostu zbiera się płyn, zbiera się krew, którą po prostu Trzeba ściągać, no ale jest jej coraz więcej, coraz więcej, tak ściągasz, ściągasz, o, że to po prostu twardniej i widzisz, jak te uszy niektórych Cs. zawodników wyglądają. No tak, właśnie, tak sobie pomyślałem o tym parkę na przykład, co się pokazuje tam, Fame, no, tak zwłaszcza na tych kurczę, to rzeczywiście, to się poświęcasz trochę życia, nie? Poświęcasz trochę no, zdrowia. No, jak, jakby nie było, to wiesz, no niektórzy patrzą na to i mówią, o jezu, bandyta, wiesz, <ślad> ale to tak nie działa, no po prostu niektórzy mają ogromną tendencję, niektórzy w ogóle nie mają. Całe życie trenują i wiesz, może raz w życiu ściągali, nie? Natomiast ja mam ogromną tendencję, i po prostu Produkują mi się te kalafiory. Dobra, ale masz kogoś na oku do walki, czy jeszcze ciągle. Nie, nie, wiesz co? Dlatego nie, że gdzieś tam były rozmowy, e, żebym zawalczył od razu na następnej gali po, po marcu, natomiast no, nie byłem w stanie tego zrobić. Nawet jakbym chciał, to miałem po prostu, wiesz, jakieś sprawy podatkowe, jakieś, no, wszystko mi się, wiesz, zwaliło na głowę i to poważne sprawy, które po prostu trzeba było e, pozałatwiać. Też kilka kampanii wpadło, podogrywać wszystko, e, wiesz, e, z muzyczką, dograć jakieś klipy, więc mówię, nie. No, muszę odpocząć, e, i, i po prostu to jeszcze tyle się tego narobiło, na że myślę, że pod koniec roku, jak się pojawię w klatce, to będzie fajnie. A jeszcze nie ma, nie ma przeciwnika. Znaczy, chciałbym zawalczyć w 77 kategorii. Okay. I ile wiesz, teraz? Tak, z 82 kilo waży, bardzo, bardzo, bardzo mi się schudło, 82, 83 yy, i po prostu ciężko już mi się wbić, wiesz, zazwyczaj jak walczę w 84, no to zbija się z 91 kg 92 do tej wagi, natomiast jak ja bym miał teraz ważyć 82 kilo naturalnie i walczyć z chłopem, który gdzieś tam na co dzień waży 100 kilo i zbił do tego 84 i mamy teraz różnicę 20 kg. no to wiesz, to ciężko, to ja wolę zbić do 77 te kilka kilogramów i tam zawalczyć. No tak, nie ma żadnej takiej osoby na ten moment, z którą chciałbyś zawalczyć. Nic takiego nie... Nie, nie, nie. Znaczy wiesz, bo Fame ma też dużo walki z... Yy... Możesz powiedzieć, kogo ci proponowali? Znaczy czy... nie, no gdzieś tam w wywiadach yy, i gdzieś tam yy, były rozmowy o, o Arabie, tak? Tylko że, no, tak jak mówię, no, Arab waży teraz prawie 100 kilo. No, no tak, no nie będziesz się bił słopem, no, no, Szczególnie, że on jest parterowcem, jakby mnie tam złapał gdzieś, wiesz, i przytrzymał na tym parterze, no to 20 kg nawet jak mam podobny poziom, to jest potężna różnica. A czemu ty się biłeś z Dalem? Bo dostałem taką propozycję. Nic więcej, nie było tam jakichś wiesz... Nie, nie. To do... była taka sytuacja, że właśnie zadzwonił e, Boksel do chłopaków, e, i nie pamiętam, Cruzwil, czy kto tam do mnie powiedział: Ty e, nie chcesz się, czy, się bić z Boxdelem? Ja mówię: Kurde, dam, wchodzę w to Olin, mówię, nie ma problemu. A Boksel był dużo cieszy wtedy ode mnie. E, jak zobaczyłem, jakie pieniądze tam są, to mówię: Jutro mogę się z nim bić. <noise> no tak, a to już było Poel Pro. I po waszej walce. Czy nie? Bo wy mieliście walkę. Nie, przed. Kurde. Przed? Przed chyba. Przed. Przed? Przed, przed. przed. tak. Okay. To było Fame 4. To było, w... o Jezu, kiedy to było? W Częstochowie chyba, albo w Łodzi. Nie, trójka chyba była w Łodzi. Tak, czwórka, bo w Częstochowie walczyłem, natomiast pierwszy mój Fame, na którym grałem koncert, to była trójka. Wtedy graliśmy koncert. Ale nie czujesz, że to jest coś, co robisz lepiej? Walki? Tłuczesz ich wszystkich? No tak, grubo, nie? No kurde, nie chcę być nieskromny, natomiast zdaje mi się, że mam jakiś dryg do tego. Eee... I trzeba mieć predyspozycję do tego, wiesz? Same, same gdzieś tam warunki fizyczne dużo oświadczą o tym. Niektóre rzeczy się da wypracować, natomiast niektórych zupełnie się nie da wypracować. I myślę, że koordynacja ruchowa czy coś takiego, no to trzeba po prostu mieć naturalnie, żeby, żeby zacząć. No, wiesz, nie każdy jest do wszystkiego, nie? Natomiast zdaje mi się, że mam predyspozycję. Nawet mój trener o tym powiedział, że jakbym trenował, mógłbym trenować zawodowo, że miałbym szansę walczyć, tylko. Ja to nie rajcuję, nie rajcuję Fame ma. Fame ma czuję się jak w rodzinie, znam tam e, wszystkich e, ludzi, jak tam jeżdżę się, czuję się dobrze e, i chcę tam zostać. Zresztą, e, tak jak mówię, to jest dla mnie jakaś tam zawsze dodatkowa wypłata, e, nie ma co się oszukiwać, budżet, są potężne Fame ma e, organizacja jest potężna, e, więc. No jak można sobie dorobić na czymś, co lubisz, no to dlaczego nie? No rozwalili konkurencję z Kubani teraz, weszli totalnie grubo. Chyba skończyliśmy, chyba przegadaliśmy wszystko. No chyba, że masz coś, z czym przyszedłeś, tak? Ciekawym. Coś może, jakieś wnioski? A ja postrzeg... z, niczym, z niczym nie przyszedłem. No jest kur... przychodzisz na imprezę... Nie że się najadł, płyty nie przyniósł... Nie ma ani płyty, ani flaszki, nie ma nic. Dobra, kolejny miesiąc. Na czym się skupiasz? Kolejny miesiąc nad publikacjami i, i e, moich teledysków. No, i, czekaj, bo teraz mamy maj. To mówisz tak. o maju? Co się będzie działo w tak, maju? Maj, no może trzeba. No część. To przede wszystkim na założenie spółki, bo przekształcam działalność w spółkę, a to jest papierologii. Pff. No, Tyle. Się. Prawnicy, księgowi i w ogóle. Jest naprawdę bardzo ciężki temat. Natomiast wynająłem lokal na Mokotowie, ponad 100, 108 m kwadratowych i tam robię swoje studio. Robimy, będziemy wychodzili ze, swoim, ze swoimi ciuszkami i też będę miał kilka fajnych działalności. Też mam firmę, która będzie robiła. Mam zdolnych dzieciaków, młodych talentów, którzy będą robili klipy, więc chcę wziąć pod skrzydło, dać możliwość rozwoju. E, więc tam naprawdę kilka takich działalności łączymy e, w jedną i, i stawiamy taką taki spółkę. Taki creative place trochę. Tak, 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 tak. No i też takie miejsce, e, chcemy postawić bilarda, e, wiesz, żeby po prostu jak ktoś przyjdzie sobie ponagrywać e, do studia, żeby, żeby to był też taki chill room, wiesz, żeby to było miejsce, do którego się chce przychodzić, w którym się chce pracować. Słuchaj, jak będziesz robił te, tam jakiś melarz to zapraszam, ja <grym> chętnie padę. Ja rzadko piję, ale zapraszam. Dobra, zatem, my się widzimy jeszcze... No, przy... Pewnie w jakimś tam miesiącu, w przyszłości. Ja Ci dziękuję za rozmowę. Jadu. Wydaje mi się, że było zajebiście. W sensie to. Udlę, zawsze to mówię gościom. No ale wbijaj od ciebie taką prawilnością, taką normalnością mimo tego, że się znamy godzinę. E, uwaga, unboxer znowu lizał dupę. No ale <grym> no, ty nie piszcie tak, bo to naprawdę była super rozmowa. Właśnie o, o tym możemy też tak nie, mówić, że wiesz, że dużo ludzi uważa, że wiele rzeczy jest sztucznych, na przykład w podcastach, czy wiesz, że ktoś a bo chce się po fajnie pokazać, potem wyjdzie i powie dobra, w dupę <grym> nagrane to się mano. Nie, natomiast właśnie to jest fajne. To o czym rozmawialiśmy, że ja poznaję nowych ludzi, bo tak jak dzisiaj się poznaliśmy, tak? ale, ale dla mnie jesteś mega pozytywnym gościem. E, wiesz, tak jak e, rozmawialiśmy gdzieś wcześniej, żeby, żeby ustalić, e, czy, czy ja chcę o czymś mówić Nie, idźmy, 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 idźmy na idźmy na całość, wiesz, rozmawiajmy o wszystkim, ja jestem otwarty. E, ty też byłeś otwarty w, w tej rozmowie i za to Ci dziękuję. O, miło. Dzięki Ru, <laughs> było zajebiście Dziękuję bardzo i do następnego.